Jeden bez wątpienia z bohaterów tej serii, Mateusz Kostrzewski. Historia dzieje się na waszych oczach. Stal po raz pierwszy w finale. Jakie uczucie tuż po meczu? Tak, dokładnie. Historia dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy częścią tego wspaniałego awansu do finału. Pierwszy raz w historii. No cóż, jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Ciężko powiedzieć teraz na gorąco, ale na pewno ta seria kosztowała nas bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo sił. Dzisiaj jak patrzyliśmy na twoje wejścia, to zastanawialiśmy się, gdzie ty znajdujesz tam miejsce. Nawet już za obręczą potrafisz, za tablicą potrafisz wrzucić piłkę do kosza. Bez wątpienia forma przyszła na play-off. Tak, jestem bardzo zadowolony, że forma przyszła na play-offy. Myślę, że forma całej drużyny przyszła też na play-offy. Wierzymy w siebie, podajemy sobie, gramy bardzo dobrze podaniami, zespołową koszykówkę. Myślę, że cały zespół, całemu zespołowi należą się wielkie, ogromne brawa, więc myślę, że wykonaliśmy bardzo dobry kawał roboty. Dzisiaj po raz pierwszy, bo w pierwszych trzech spotkaniach było tak, że mieliście przewagę, ale później ją traciliście. Dzisiaj kontrolowaliście sytuację do samego końca, widać, że była koncentracja i byliście na to uczuleni. Tak, dokładnie. Wiedzieliśmy, że nie możemy popełnić tyle błędów, co popełniliśmy w pierwszym meczu w Toruniu. Byliśmy skoncentrowani od samego początku. Chcieliśmy zagrać jak najlepszą koszykówkę, jaką potrafimy, walczyć do samego końca. No i udało się. Zrobiliśmy sobie przewagę na samym początku i potrafiliśmy ją utrzymać do samego końca. Na koniec się zapytam, z kim byś chciał zagrać w finale? O, jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że obojętnie nam, po prostu będziemy dawać się wszystko i walczyć do końca. Dziękuję bardzo. Wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj +20.